Ja cię wspomogę, mówi Pan. Księga Izajasza, 41 rozdział, 14 werset. Czy słyszymy te słowa Pana, w których zwraca się do każdego z nas? On mówi, ja cię wspomogę. Nie jest to dla Pana zbyt wiele, nie jest to dla Pana zbyt trudne, by Tobie pomóc. Spójrz, ile już dla Ciebie uczynił. Dlaczego miałby więc teraz Ci nie pomóc? Wykupił Cię własną krwią, zmarł za Ciebie na krzyżu. Zanim świat powstał, wybrał Cię. Zrezygnował dla Ciebie z Jego chwały i dla Ciebie stał się człowiekiem. Oddał za Ciebie swoje życie. A jeśli już tyle uczynił, z pewnością również teraz Tobie pomoże. Nawet jeśli byś potrzebował 1000 razy więcej niż w tym momencie, również by Ci pomógł, ponieważ prosisz o wiele mniej w porównaniu z tym, co Pan jest gotów Tobie dać. Dla Ciebie prosić to wiele. Dla Pana obdarowywać to drobnostka. Gdyby do Twojego spichlerza przyszła mrówka i poprosiła Cię o jedno ziarnko, nie zrujnowałoby to Ciebie, gdybyś miał jej podarować nawet i garść Twojej pszenicy. W obliczu wszechwystarczalności Pana jesteś niczym taki mały owad. Dlatego Pan Cię wspomoże. O, droga duszo, czy Tobie to nie wystarczy? Czy naprawdę potrzebujesz więcej niż to, czym jest wszechmoc Boga? Czy potrzebujesz więcej mądrości niż posiada Twój Ojciec? Więcej miłości niż okazuje Syn i więcej mocy niż przejawia Duch Święty. Przyjdź do Bożego źródła ze swoim pustym dzbanem, a z pewnością zostanie napełniony. Zabierz ze sobą Twą bezsilność, Twój smutek, żal i Twoje słabości i przynieś je Zbawicielowi. Pamiętaj, że Boża rzeka jest wypełniona po brzegi po to, aby zawsze mogła Ci udzielić tego, czego w danej chwili potrzebujesz. Idź dalej drogą wiary w Jego mocy, ponieważ masz u boku odwiecznego Boga, który jest Twoją pomocą. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc, podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Izajasza 41 rozdział, 10 werset.